Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpy, to jest już 26 odcinek z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Ostatnio żeśmy robili pewne zadanie, niestety nie to co trzeba, ale mamy przynajmniej to już za sobą i z głowy. Wejdę sobie w dziennik i które to zadanie żem zrobił. Mamy sztandar Burej Chorągwi. Jeszcze nie posiadam miecza Wandę Gryfta. To trzeba będzie skołować właśnie to. Róże pamięci, źle do mocy, nieśmiertelnik oraz królewską krew. Ha, ha, ha. Użyj pułapek, czekaj na rozwój wypadków. No szukam tutaj. No dobra, może to zrobimy, ale właśnie o to chodzi, że ja nie mogę się tam dostać. Nie znam sposobu. Skoro my tu już jesteśmy, to możemy trochę popatrzeć. A jak znajdziemy szybko sposób, to rzeczy jasna, tam dostaniemy się bez problemu. O, nekery, nie? Jak nekery, to trzeba je zabić. Gdzie są? Muzyka gra, ale nekerów nie ma. To dziwne. Mi, nawet jak dla... To jest szczel, ty kurde. Zaraz zmienimy. Zmień miecz. Ty już tu jesteś gównem i trupem. Dziękuję bardzo. O, i mamy już tego skilla. Nie, zaraz, trzeba zobaczyć jak się ten skill nazywa. Postać. To się nazywa, już wam mówię, zmysł walki. Aha, grupowe ciosy kończące, czyli mogę nawet zabić kilku naraz. Kedweński, a gówno tu masz. Ale trzeba tutaj trochę o, harpię. Dobra, zmień miecz. Zmień miecz, ty. O, dziękuję. Teraz mi odleciały te gówna. Co za szajstwo. O, i przyleciały z powrotem. Chyba po to, żeby oberwały ponownie. Jebutne ci. O, kolejna harpia. Jak ja tu siekam. Tak, Geralt sieka. Trzy harpie w 10 sekund. Ty, kolejna. Prosi się. A, pięknie. I tak na propsie robi to Geralt. Okej, ale ja się chcę tam dostać. Tam do tej wieżyczki. Właśnie, kurczę, nie wiem. Kurczę, nie wiem jak to zrobić. Macie jakieś, nie wiem, rady dla mnie, sposoby? Bo ja tu już się pogubiłem totalnie. Dalej nie wiem jak ja mam to zrobić. A mimo wszystko upieram się, próbuję. No i efektu na razie nie ma żadnego. Tutaj jest niestety ślepa uliczka. Czyli lipa. Tu możemy się jeszcze dostać, tylko niestety przez te krzaczory się nie da. Myślę, że w Wiedźminie trzecim będzie można już normalnie wspinać się na przykład po skałach, nie wiem, kryć się w krzakach. Takie rzeczy na przykład jak właśnie w Assassin's Creed 4, ale to jest kompletnie inny silnik. Tutaj są różnice i to tak duże, że to tutaj wiecie, nie ma co tu gadać za bardzo. No nie, muszę się trochę poprzechodzić, bo może jest jakieś przejście, o którym ja nie wiem. A nie wiem, próbuję coś z tym zrobić. Tu oczywiście nic nie wskuram. No to trzeba niestety myśleć i kombinować. Chociaż tu by się dało. Nie powiem, że nie, tylko niestety się nie da. No kurczę. I to mnie najbardziej boli. Mamy tu te przejście, proszę bardzo. Przechodzimy przez nie. No ale dalej nie mamy naszej drogi, przez którą moglibyśmy się dostać. Dalej nas to blokuje. No i tutaj tylko możemy zaskoczyć. I co? I co nam to z tego?
nie wiem, posiedzę tu jeszcze chwilę. Nie znajdę sposobu, to odpuszczę sobie. Po prostu odpuszczę sobie i nie będę, wiecie, tak się nad tym rozpatrywał dłużej. Bo też będę po prostu czas marnował, a chciałbym wykonać jeszcze parę misji. Bo mam co wykonywać, uwierzcie, że mam. No i dobra, no i tam żeśmy zeszli, teraz trzeba iść tutaj. Tutaj też nic to nam nie da. Chociaż patrzcie, dałoby się tu dostać. Jakby tylko silnik gry pozwolił na to, żeby się Geralt mógł tam spiąć bez problemu, to już byśmy się tam na pewno dawno dostali. Ale jako, że po prostu ta gra nam nie pozwala na to, żebyśmy mieli taką możliwość spinaczki, no niestety właśnie to jest ta wada. I to jeszcze najgorsza wada. No nie, no po prostu nie, nie dostanę się. Zaraz zobaczycie, że się nie dostanę i ja stąd po prostu... O! A krąg wigoru dostałem. No tak, bo wyczułem jakąś magię, coś jeszcze. Coś tutaj. Co to, to jad? Tu chyba jakaś kolejna magia. Nie, zdawało mi się. Tak, to jakieś zioło bardziej. Tu się nie dostanę, no. Czekajcie, może schowajmy ten miecz. Schowaj miecz, kurde, Geralt, nie denerwuj mnie nawet. No patrz, nie może się dostać. Dla mnie to jest po prostu żenua żenui. Nie dostanę się. Idziemy stąd. Zaraz zmienię jeszcze misję. No i tak się będę kręcił w kółko, aż się tam... LOL! Genius, Geralt! Genius! Normalnie ta... Ty patrzcie. Ja pierdol. Jaki glitch! Kurwa. Jezu, dobra. Znaleźliśmy glitcha. Nie ma co. Nie ma co. No, glitcha to, żem potrafił znaleźć, ale żeby się tam dostać, to już, kurde, trzeba normalnie sobie szponki kupić. Jakieś haczyki, nie wiem. Bo ten Geralt to naprawdę, kurde. O, i tu jest kolejny bóg. Zajebiście, normalnie nie mogę. No, super, super bugi. Bugi, no. Odlot. O, tu normalnie nie powiem, co robię. Zajebiste skały, nie, po prostu pięknie. Idę stąd. Kurde, idę stąd. Ja pierdol... Nie, ja się już zaczynam bać tych skał. Tych skał ja się już zaczynam bać, to najbardziej. Jezus, ja jeszcze sprawdzę, czy reszta pozostałych rzeczy nie jest zbugowana, bo... Nie, ja tu marnuję tylko czas. Cenny czas marnuję, a misji jeszcze mam potąd. No kurde, mam to miejsce wskazane przez Cecila Burdon, ale co mi to dało? I tak się tam nie dostanę, ale... Chwileczkę, może jeszcze tu się przejdźmy. Może tu jest coś, co jest jakaś kolejna magia, wiedziałem, że coś zostawię. Tu jeszcze sprawdźmy, może tutaj. Tu jest może jeszcze to. A chwileczkę, żeśmy sprawdzili te zwłoki. Zwłoki, dzienniczek. Krew Henselta, nie. Kurczę. Zawal szczeliny, pomoc, pułapki na harpie. No nic, no i tak się tu nie dostaniemy. To już... To co, żem tutaj w poprzednim odcinku wszystko spenetrował, to tutaj nie ma już żadnej wartości. No wiedziałem, że będzie loading. Jakby inaczej. No ja się tam nie dostanę, zmieniamy cel misji. I teraz zajmiemy się kopalnią. Jeszcze pójdziemy do Felicji Cori i kupimy narzędzia chirurgiczne. Żem właśnie nie wiedział, co miałem u niej kupić. I ty żeś mi napisał, dzięki, przynajmniej
teraz już zapamiętałem, bo wcześniej to, żebym, nie wiem, musiał kupować coś, czego nie pamiętałem. Nie wiem, sprawdzam tu jeszcze bliższe miejsca, bo nie wiem, może jest coś, czego ja przeoczyłem kompletnie. No ale i tak się tam nie mogę dostać. Nie znam sposobu. Ale z daleka to widać, jakby to było łatwe do przejścia. Z daleka. Co nie jest powiedziane, że z bliska ma to być trudne, ale no niestety tak to jest skonstruowane, że ja tam się po prostu nie dostanę. Za Chiny Ludowe. Idę już stąd, bo tylko przynudzam w tym miejscem. A chcę trochę też misji porobić. Aha. Tak się nie przedostanę. Chwileczkę. No tak, będę musiał przejść przez całą... To już kurde w Wordzie i mogę sobie spokojnie przepłynąć. A tutaj nie można. O Boż. No nie gadajcie, no nie gadajcie. Kurde, ale mnie to zaczyna irytować. Coraz bardziej. Żeby tylko tej trójki nie spieprzyli. No to będzie szkoda tej gry. Chwileczkę, chwileczkę. Hola, hola, momento, momento, momento. Zajebiście! W końcu pomyślałeś, Geralcie! Łoż ty w pyta, jeszcze mnie tu, kurde, atakują. Ło, o wycie. Ło, brawo! Geralt, normalnie medala dostaniesz. W końcu pomyślałeś, normalnie ci dam złoty medal olimpijski za to, żeś przeskoczył jedno gówno. A teraz masz przeskoczyć mi drugie gówno, już. Już, natychmiast. Bo jak nie, to kurde cię zwolnię z mojej serii. No brawo, aż cię już po prostu lubię, Geralcik. Dobra, zmieniamy cel misji jednak. Zostajemy tutaj. Zajebiście. O kurde, trochę się tych kart tu już namnożyło. O kurwa. A jak tu tnę. Jak tu tnę. Jak tu tnę. Ciachać, ciachać, korpiska. O kurde. No, włączaj to w. Co się. Ej, co się stało? Jakie gówno, zbugowane gówno. Lol. Dobra. Dobra, to było już dziwne, ale okej, okej. Ślina, harpi, kurde, jakieś same gówna nie przydadzą mi się. Ale zajebiście, w końcu się tu dostaliśmy. No i czy to takie było trudne, jak już żem zaczął coś pieprzyć o tym, że z daleka to takie łatwe się wydaje, z bliska takie ciężkie, to już wiedziałem, że może jednak moje gadanie nie poszło na marne. No i nie poszło. Jebut, idziemy na górę. I zaraz zobaczymy, co tutaj nas czeka. Podnieś kryształ. Jaki kryształ? O co kaman z kryształem? Zaraz. Jaki kryształ? Co do... A to chyba jakieś źródło mocy, nie? Bo ja nie wiem. I ty... Ja żem tutaj tyle czasu spędził, żebym po jakieś jedno kryształowe gówno się przeszedł? No wy chyba sobie naprawdę żartujecie. O, jakiś kolega nam tu zdechł. Pozostawił po sobie trochę orenów. O, teraz sobie możemy wyskoczyć już, ale nie. Geralt, żeś dzisiaj pokazał nowego skilla. Normalnie jestem zaskoczony. Dostaniesz złoty medal, jak już tylko skończymy odcinek. Normalnie dzisiaj pobiłeś normalnie Justynę Kowalczyk. No, no Geralcie, jesteś nowym mistrzem. Chociaż nie wyglądasz mi na Polaka. Chociaż jesteś biały. Siwe oczy, siwe włosy. Wiedźmin. No przeskoczył szczelinę. Normalnie zatkało mnie. Dobra. Tak czy inaczej idziemy stąd. Mnie to już nie było. Teraz trzeba oddać przedmioty Filip i Eilhart. Zobaczymy, co się stanie. Mamy już sztandar Burej Chorągwi. Co nazwałem już sztandarem honoru.
nie chciało mi się tak inaczej nazywać w odcinku, ale trochę żeśmy pogadali, lol, nieważne, nieważne, trochę żeśmy pogadali, pogdybali, no ale się udało. Czasami takie gadanie się przydaje. Już mam z kilkoma osobami umówiony termin na BFA 3, Lobauta, nie wiem, tam najbardziej się palicie na to MTA. Mogłem o tym nie mówić, szczerze mówiąc, ale niestety, no, taką mam silną wolę, że po prostu powiedziałem, no i teraz tyle ludzi się dobija o to MTA, ale nie złe. Tylko chodzi o to, że powiedziałem, jest wiele gier do wyboru, a nie powiedziałem, że MTA jest tylko jedyną grą wyboru. A więc co? Co mnie nie lubicie? Jak zaraz poczujecie węch stalowej wiedźmińskiej broni, to może wam się gadka zmieni. Dobra, wiem, że stara brama, no kurde. Może nowa brama, no. Remontujcie Wergen, mądrale. Okej, teraz miałem u tej Felicji Cori kupić narzędzia chirurgiczne. Nie wiem na co, ale kupię. Tutaj masz te... Bura chorągiew... Czekaj. Narzędzia, zaraz, a to chyba w tych rupieciach jest, są narzędzia. Przedmiot fabularny. Ha, ale co to ma wspólne? Czekaj. Czekaj, Eben Zigrin. Mal. Naprawiasz zbroję, prawda? Pracujesz. Nad tobą już gadałem. Tylko niestety ja oczywiście mózg nie zapisałem. Znaczy nie zrobiłem escape i F9, jakby się limit skończył. Bo ja sobie ustawiłem, że pół godziny mi nagrywa i automatycznie mi gasi. Nie wiem, chyba będę musiał to zmienić. Co ty tam masz? Właśnie mamy tą zbroję. Zaraz wam powiem, którą zbroję. Zaraz, była ta zbroja. O, zbroja ze smoczej łuski. Ale my będziemy zbierać właśnie na recepturę. Na recepturę schemat zbroje Drauga. Bo ta ma jeszcze więcej zbroi i jeszcze więcej możliwości. Tylko musimy kupić trochę utwardzonej skóry. Esencji Drauga musimy mieć, czyli musimy zabić Drauga. I co tam jeszcze było? Ja się dowiem. I jeszcze kawałek pancerza Drauga. No, czyli musimy stanąć twarzą w twarz z Draugiem. A my mamy coś do sprzedania, czy raczej nic? Kupiłbym sobie te kartacze. Myślałem, że mam w piwnicy bazyliska. Chwileczkę. Pogadam tutaj. Z tobą już gadałem, tylko tak jak powiedziałem. Ty masz gówna, tak jak myślałem. Z tobą się nie da pogadać. Tutaj nie będę przeszukiwał. O, Wiedźmin! Świetnie się składa. My się znamy. A, ta, ty masz coś niby dla mnie. No już Geralcik jest przeciążony. A, czyli ten topór dostał, to gówno, które mogę sprzedać, czy wyrzucić, bo nie będę tego nosił. Jakieś jeszcze pierdoły bym powyrzucał, bo mnie to strasznie obciąża. No coś, co jest naprawdę ciężkie. Trochę ametystowego pyłu by można wyrzucić, ale wszystko jest przydatne. Co do grama. Z Samuma nie korzystam, co prawda. Ale to i tak ma jeszcze jakąś wartość. Dobra. Teraz chciałbym oddać te przedmioty Filipie Eilhart. Więc też to zrobimy. Nie wiem, dzisiaj się postaram, żeby odcinek był nieco krótszy. Tylko Filipa Eilhart. Zamknij się, skojatelu. Kurczę. Z tobą nie będę gadał. No i teraz nie wiem, czy dobrze żeśmy poszli. A dobrze, dobrze. Dobra, Geralt, weź głęboki wdech.
Bo nigdy nie wiadomo, co tam się może dziać. Ostatnio to takie chłosty się działy, że aż z wrażenia zapomniałem cenzury zrobić. Ale szczerze, jakoś mi to waliło. Dobra, wbijaj tam i znowu coś się może dziać. Uff, dobrze, że dzisiaj nic żadnego jakiegoś chłostania, kurde, kobiecego nie było. Chciałeś o czymś porozmawiać? Prawie goła? Einhard. Nieważne. Masz tu kryształ. Znalazłem składnik lekarstwa dla Saski. Pokaż. Interesujące. Ciepło, ale nie gorąco. To tak, jakbym wysłała cię po słońce, a ty dostarczyłbyś mi świeczkę. My potrzebujemy czegoś piorunującego, Geralt. To sen krasnoluda. Skradziony i zaklęty w krysztale. Nadałby się, ale jest za słaby. To znaczy, że w okolicy poza zwykłymi harpiami są też Kelaino. Kelaino? Mhm. Złodziejki snów. Jedyny gatunek harpi, który wykształcił coś na kształt inteligencji. Potrafią zaklinać senne majaki w górskim krysztale. Wiem, że niegdyś występowały w tym regionie. Kelaino żyją wśród zwykłych harpi. Ich leże powinno być pełne zaklętych snów. Jestem pewien, że któryś będzie wystarczająco potężny. Musiałbyś wejść do gniazda przez kamieniołom. Niestety, brama do jaskiń jest zamknięta, a Cecil Burdon nie zechce jej otworzyć. Rozmawiałam z nim na ten temat przy innej okazji. Jest uparty jak osioł. Ale nie możemy się poddać. Życie Saski wisi na włosku. Pozwól mi przesłać pragnienie zawarte w tym śnie. Tylko nie bądź zbyt pochopny w sądach. Co? Czuję. Czyj to sen? Cecila Burdona. W takim razie idę negocjować z nim otworzenie bramy. Okej. Kurczę, nie wiem, co ty, laska, robisz ze sobą, ale lecz się. Czasami muszę coś takiego powiedzieć, bo kurde, pierwszy raz wchodzę, jakieś masaże karku. Drugi raz wchodzę, jakieś kurde chłostanie, fetysze i te sprawy. Kurczę, co to odpieprzasz? Kurczę, myślałem, że czy szukasz Triss Merigold, a ty się opieprzasz. No bez jaj. Dobra. Trzeba przekonać naszego drogiego krasnala. I po prostu otworzy nam tą bramę jak cichy piesek. Biber! Wiedźmin nie człowiek. To co? Zadajesz się z czarodziejami. Morduchna! Morduchna! Powodzenia, Wiedźminie. Dobra, merdychnę. Powodzenia. Dobra, tu mamy naszego Cecila Burdona. Znowu go będziemy nawiedzać, jak dwa odcinki temu. A i nie będziemy mu dawać spokoju. O, siedzi sobie na stole. Nie wiem, co on odwala. Muszę wejść do gniazda harpi. Nie ma mowy. Co? Wiem już o nich. Gromadzą sny, nawet znalazłem jeden. Ale okazał się za słaby. Muszę znaleźć inny, silniejszy, więc otwórz proszę tę cholerną bramę. Posłuchaj, Wiedźminie. Ja bardzo chcę, żeby Saskia wróciła do zdrowia. Ale nie mogę zrobić z miasta Luna Parku tuż przed bitwą z Henseltem. A czy ja coś mówiłem o tym? Zamknął mój dziad i miał ku temu powody. Wyobraź sobie, że wszyscy mogą swobodnie oglądać te sny. Skojatel, edirńska szlachta, chłopi, krasnoludy. Każdy widzi, co się marzy innym. Zgroza. Mało tego. Wedle legendy najstarsze sny mogą stać się rzeczywistością. Nie chcę koszmarów przemykających się nocą w zaułkach Vergen. Otwórz. Załatwię to szybko. Zachowujesz się jak pijany adorator i zaczynasz mnie wkurzać. Nie! Znaczy nie! To senne marzenie, które znalazłem, należy do ciebie. Co ty wygadujesz? No masz. Wyobrażam sobie, że to kłopotliwa przypadłość, ba w twojej sytuacji to wręcz sprawa o znaczeniu politycznym. Ktoś mógłby rzec, że jesteś odszczepieńcem. Reprezentujesz wielowiekową tradycję, powagę urzędu starosty, a teraz, na dodatek, kierujesz przygotowaniami do obrony miasta. Nie ośmielisz się. Naprawdę? Wyobraź sobie brodate oblicza przodków wykute w kamieniu. Będą spoglądały już nie z dumą, ale z potępieniem. Kto wie, może zatrzymasz urząd, ale już zawsze będziesz na językach. A twój siostrzeniec... Biedny dzieciak. Otworzę bramę. Przysięgałem matce Skalena, że do końca życia będę trzeźwy jak świnia. I zamierzam dotrzymać słowa. Nie obchodzi mnie wielowiekowa tradycja. Chrzanie, co krasnoludy gadają, ale masz rację. Nie wolno osłabiać morale w Vergen.
Musisz pogrzebać tę sprawę. Tajemnica ma umrzeć wraz z tobą. Nigdy nie wypowiedziana. Rozumiesz? Rozumiem. I dzięki, starosto. Życzę wytrwałości w abstynencji. Okej, okay, dobra. Idziemy do jaskini. Szczerze mówiąc, jednak nie skończę odcinka. Zabijemy królową harpi. Tylko zanim ją zabijemy, to wolałbym jeszcze trochę kartaczy kupić. Tu mam problem, gdzie kogo kupić. Nie wiem właśnie, u kogo mam kupić te całe magiczny artefakt, ale chciałbym te zniszczyć, te kurcze całe gniazda harpi, tak jak niszczyłem te gniazda nekerów. Hopsasa, no też się cieszę, ale kurczę, ja bym chciał kupić u kogoś te całe kartacze. A ja w ogóle nie mam tej receptury. Zajrzę w ekwipunek. Pułapka na harpie, kartacz. Jak nie mam kartacza, to trzeba będzie kupić kartacz. Kurczę, nie mamy. Aż jestem zaskoczony. Może ty będziesz miała przepis na kartacza. Kartacz, no musisz mieć. Krakwa. Ale to nie jest to, ja chcę kartacz. No nie masz. No po prostu mnie wkurzasz. Kur... Ile mam tych kartacz? No jedną sztukę, no to... Co ja tym zdziałam? Wyobraź sobie, że dostałem. A jak w dzienniku piszę. Zlecenie na królową harpi. Mhm. Ktoś odjął. Wiedźmin krasnolud. Można u ciebie coś tworzyć? Nie można. Dzięki za pomoc. Czekaj, kto tu może mi pomóc? Myślałem, że mam w piwnicy bazyliskę. O. A to moja stara po węgiel zeszła. No, żeś teraz dowalił tekstem, naprawdę. Ho, ho, ho. No nic tu nie masz, kurczę, no. Ale możesz coś zrobić. Pułapka na harpie, o, możemy porobić. Ile mamy teraz tych pułapek? Co my tu mamy? Pułapka na harpie, pułapka na Keirana. No takie pierdoły tu mamy, ale nie mamy kartaczy. Dobra, idziemy. Ja zrobię jeszcze zapis gry. I zrobię cięcie. Okej, jesteśmy już tutaj na miejscu. Jak coś to ja już tu byłem, niestety nagrywałem to. Wszystkie tutaj te harpie już powybijałem. Kurde, nagle kiedy za drugim razem zginąłem, próbowałem trzeci raz, jakieś kurde błędy mi wyskoczyły, grę mi wywaliło, kurde, nie wiem co to się dzieje, no. Wchodzimy tutaj, przynajmniej odcinek teraz będzie krótszy, bo już mniej więcej wiem co mam robić. A te harpie zaraz mi tu zdechną. O, harpia Kelaino. Te mocne gówna. O, nawet stawiają się. I tak zginą. Wytępię to gówno. Proszę, już. Zabolało? Pewnie nie, za mało. Trzeba więcej. No, wal mocniej, dobrze. I co piszczysz, kurde? Nie, kurde, okresu dostały te w pizdę i rąbane harpie, no. Skaczże tam, Geralt, kurcze, nie każ mi marnować czasu. No, tylko tu respinę się to te harpie, już od razu mogę się respią na oczach. No, piękne piruety mi tu robisz, Geralt, ale wiesz, tutaj jest walka o życie. Jeb ci, tak jest. No, kurde. Won. Piszczące gówna. O, teraz sobie to zbiorę.
Dajcie mi to zebrać, bo to się przyda. O, 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 o. Kalajno, kalajno. Trochę tego gówna teraz trzeba będzie wybić. Nie powiem, że nie. Kurde, ale to gówno też jest mocne. No patrzcie, zaraz mnie wybiją. Chwileczkę, trzeba będzie użyć Gwen. Ty kurde, nie daj się tak. Dobra, teraz daj znak Ard. Dobra. O, zwykłe harpie. Zaraz mnie tu zabiją. Ło, ło. Zaraz zginę. Zaraz zginę. Chyba, że dacie mi to wybić. Dobra. Dacie mi to jeszcze wybić. Będę musiał wypić jeszcze miksturkę, zanim naprawdę stracę życie. Okej, dobra. O, trofeum z harpi tam jest. Nie obciążyło mnie. Zaraz zobaczę, co to trofeum z harpi da. +4. O! Więcej daje niż z Kairana. Bierzemy. Tak, zakładamy trofeum z harpi. Pióra harpi. To też się cieszę. Tylko może wypijmy trochę jaskółki. No, medytacja, Geralt, kurczę. Się tu nie ociągaj. Jaskółeczka, jebut, wypijamy. Dziękuję bardzo. Chwileczkę, może jeszcze jedną wypijesz. Coś na wzmocnienie, nie wiem, jakiegoś Powerade'a ci wcisnę do dupy. I może, wiesz, będzie power. Czekaj, czajka. Czekaj, czy nie to. Mangusta. O kurde, odpłynąć na aha, to nie, to przed Kairanem puszczyk. A możemy ci wsadzić ten puszczyk jeszcze, żeby była większa regeneracja wigoru i życia przy walce. Żebyś mi tam nie pozdychał. Już więcej mi nie wypijesz, gówna. No chyba, że jeszcze ci wsadzę, tak. Żywotność minus 30 na podpalenie i krwawienie. Ale znowu regeneracji wigoru w walce więcej. To czekaj, to ci jeszcze wcisnę tą czajkę. No, no będziesz trochę naćpany, Geralt, ale przeżyjesz, miejmy nadzieję. No, no, Red Bulla wypił, Powerade'a, a to teraz jeszcze mu tego tyskiego wcisnę. I już mi tu Geralt nie będzie pyskował, tylko będzie, kurde, jechał jak koliber. Jeszcze zapiszę sobie, bo mam wszelkie obawy. Jeb. Dobra, dziękuję. No kurczę, ja już tu byłem, ja już to wszystko zobaczyłem, tylko no niestety właśnie będzie ten problem, że będę musiał jeszcze raz to zobaczyć, bo wy tego nie widzieliście. O, teraz walę mocno. O, proszę bardzo, i szybsza regeneracja. O to mi chodziło, kurczę. Teraz to ja spokojnie tu te harpijki tu wszystkie popizgam, tak wyrównam. O, 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 katsceneczka. O, jakieś latające, ćwirkające gówno niesiące różowego Didlosa w kształcie kryształu. A tym okazuje się, o kurde, ryj jak Voldemort. Nie wierzę. No, no kurde, ćwierka też jak Voldemort, ale latać jeszcze mi tu w dodatku lata. Jakiś kryształ gówna wsadził. Oto głowa króla. Zaniesiesz ją Shili, wiesz gdzie. Da ci pieniądze i dalsze rozkazy. Strasznie ciężka. Mam z tym iść przez las? Trudno będzie miecza dobyć. Pójdziesz bez broni, w normalnym odzieniu. Postaraj się, by nikt cię nie zobaczył. A jak kto zapyta, niesiesz wiedźmie kapustę. Przecież widać ją na mile i czuć odstęp. Muszę znaleźć jakiś gruby worek. Nie marudź. Szkoda czasu. Właśnie, Wojtek, nie marudź. Tylko nieś tą głowę kapusty. Nie, no, zajebiście. No, proszę cię, no kurde, Geralt, nie rób mi tego.
No, proszę. Ty wiesz, jak najlepiej to zrobić. O, proszę, to było dobre. To było epickie, wręcz mi powiedział. Unik, ty idioto, unik. O, proszę. Zaraz pewnie to wybuchnie na moją twarz. O, tu kolejna harpia, kolejno. Dobre. Myślę, wybuchło to już, czy nie? O, mogę przynajmniej to szybko wybić. Już zginęłeś, już zginąłeś, Geralt! Nie masz nawet o czym marzyć, że przeżyjesz. Chodźcie tu, chodźcie tu. Aha, harpie się zbugowały częściowo. Chodźcie tu. Kurde, no gratuluję. Gratuluję. Leczkę, teraz może weźmy trochę znak Igni. O, może coś to pomoże trochę. Trzeba trochę tymi czarami pobawić się. Tylko też nie wolno nam się dać otoczyć. To będzie nasz błąd. Okej, dobra. Trochę pobawimy się, przynajmniej będzie nam się to szybciej regenerowało. Dobra, idzie to jakoś, idzie. Tylko powoli też, niestety. Ciężko to będzie teraz. O, tutaj harpie Kalajno się wykazało. No, chodźcie tu. No ale do czego ja puduję? Aha, bo te pułapki są zbugowane, no super. No po prostu super, nie ma co. O, dostało. Bawią się w coś. Dobra, przynajmniej jedna harpia kolejna wybita. Teraz druga zostanie wybita. Pięknie, dobrze. Nasz plan coraz bardziej idzie na plus. Tam kolejne harpie, ale mi się to... O kurde, ale przyrąbało to gówno. Dobra. Ja nie odpuszczę tak teraz łatwo. Teraz idzie dobrze. I abyśmy się trzymali tego. Bo może być lepiej. I lepiej. Jak oczywiście tylko będziemy panować nad sobą. Dobra. Łoty. Ale mi to skoczyło tak wysoko. Dobra. Jest pięknie. No teraz to posiekać, posiekać. Dobrze. Nie, nie wbijaj się w tym, nie wbijaj się. To się nie opłaca aż. Tam jest królowa harpi. No już niewiele was zostało. O, jakie kombo. Dobra, ale uniki tak trzeba zrobić. Tu już trzeba naprawdę taktycznie działać. Teraz wierzę w to, że się uda. Teraz to kurde. O kurde, oj, krwawie trochę. Troszeczkę krwawie. Ale już przeżyję, przeżyję. Tylko się nie wbijaj. Łoż ty! Nie, ja chcę przeżyć, ja chcę przeżyć, ja chcę przeżyć, ja chcę przeżyć, ja chcę przeżyć. Kuźwa, jasna cholera. Patrzcie, nam życia zostało, to jest w ogóle bez sensu. Unik, Boże. Jezu, ja już jestem zdygany. Ja już jestem cały zdygany. Tyle jeszcze harpi do wybicia. A już tak niewiele, no. Tak już niewiele. Jeszcze zaraz mi się jaskółeczka skończy. No, pięknie po prostu. Nie ma co. No i te pułapki, kurde. No, bugują. Oż ty, w życiu. Dobra, niszcz tą królową. Jest, dobrze. Teraz was trzeba zstępić. Chodźcie tu, chodźcie tu. Zrównamy was z ziemią. O, fajnie, że... Nie, ja się nie dam już teraz zabić. Nie ma co. Nie liczcie na to, że ja tak sobie pozwolę na szybką śmierć. To by było bez sensu. Dobra, idą, idą tu, kurde no. Zgincie, że... Musicie już zginąć. Kurde, Kalajno. Najgorsze... najgorszy rodzaj harpi. Ty kurde gównie, nie dam cię. Nie dam cię, nie oddam cię. No, teraz mi się wszystkie miksturki pokończyły. Chuj, o. Kurde, tyle powiem.
Ty, zabiłem? Nie, jeszcze przeżyło. Ła, podłoch. Co ty myślałeś, że mnie zabijesz? Dobra, jest. Dwie ostatnie. Dobra, to trzeba już taką szybką miazgą. Unik. Wiedziałem, że tak będzie, dlatego wiedziałem, co robić dalej. Dobra, wybijaj. Jest! Po was, wy gówna, kurde, szczam na was. Jest! Boże. Jezu, ja już po prostu padam. Ja już po prostu padam z nóg. Boże. O, można podnieść tą pułapkę. A, są już zużyte pułapki, no to gówno nam zrobią. Użyj projektora. Okej. I co nam z tego? O, mamy wszystkie kryształy. Senleto już był. Srebrny kryształ. Co on nam przedstawi za sen? Na boków są coraz bliżej. Nie mogą mnie dogonić. Do warsztatu. Tam nigdy tego nie znajdą. Po moim trupie, kurwie syny. Nie zgłębicie tajemnic mistrza Baltimora. Już niedaleko. Jakie skizy. Łoż ty w życiu. Aha. Współczuję, krasnoludzie. Szkoda wielka. Czyli to jest sen Baltimora. Zielony kryształ. Co on będzie oznaczał za sen? Czyj sen się odtworzy? Pignać pani, jak elfka. Chodźże do mnie, pochędożym se w stodole. Alem trafił, a miałem z innymi w kości pograć. Też ich zawołaj, będzie ubaw. Aha, sen Saski. Nie, sen chłopa. Szkoda, że nie Saski, ale dobra. Chcieli se pochędożyć, no pochędożyli rzeczywiście. A ty co? Cóż to za sen? Podobnie się zaczyna. Albo i nie. Co się tu do cholery dzieje? Uhu, lero. Ty, pamiętam ten sen. Czyli to jest sen Henselta. Albo nie, smoka. To jest sen smoka. Ta, dokładnie. Ja to pamiętam, aż... Czekaj, chyba z drugiego odcinka bodajże, albo pierwszego. O kurde, to jest sen smoka. Dokładnie. I niebieski kryształ, dawać mi go tu. Odpalamy, poodpalamy trochę i kończymy odcinek. Mhm. Tia. To jest sen Jorveta. Nie ma co. Eset Maon, Taleste Impedone, Iluren met Ilurien, Feredain ol Damas. Nic nie rozumiem, co z tego powiedział, bo to po elficku to było, więc ja miałem prawo tego nie rozumieć. What the kurwa fuck? Co z tym? Co z tym snem? Co w ogóle to miało oznaczać? No, siedział sobie, palił fajeczkę, kurde. No i co mi to miało dać? Dobra, dziękuję bardzo. Łożesz w pizdu. Dobra. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie 26 odcinka z Wiedźmina 2. Było... było o czym pomarzyć. Ale jeżeli wam się spodobał odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się. Na razie.